Cześć widzowie, z tej strony oczywiście GR Marchocice. Dzisiaj lecimy sobie z zbieraniem kretowisk jak co dzień. No, chcieliście mieć z codziennych obowiązków nawci, to macie. Także lecimy na tamte kubki. Później na łąkę idziemy. O, damy radę też. A i się przedstawię was tylko. Widzieliście, wyzbierałem. Teraz to wykiprujemy tam pod płot. I później będziemy się... Będzie dzisiaj może jeden długi odcinek, zobaczymy. Bo chcę jeszcze z łąki pozbierać. Moich wujków sąsiednich, żeby wiecie, już tu tak do końca wyrównać. Także no, wyrównać, a tam będzie taki spad i tak, bo inaczej się tego nie zrobi. Później to będzie zalane betonem.
Nie wiadomo, pewnie tamte będą, bo tu będzie w przyszłości większa brama. Wiadomo, jak przyjedzie duży ciągnik, to i brama będzie większa, także no. Wóz dziadka, co powiedzieć mogę? Części są w regeneracji. Powoli się robią, stworzenie. Płaskownik, który miał być za konia, będzie tam. To akurat jechała moja kuzynka. Albo jej mąż. Co mogę więcej powiedzieć, widzowie? Na pewno to, że zobaczycie, ten wóz będzie zrobiony, bo mocno naciskam. Ten wóz musi chodzić, on musi być dobry, mocny wóz. Nie wiem, na razie będzie miał drewniane, w przyszłości na pewno będą metalowe. Na razie trzeba i tak rozciąć oś i tamto rozciąć i wsmawać coś dłuższego, bo po prostu potrzebne jest coś. Zastanawiam się, czy by dało radę. Ja bym na tył zastosował jeszcze dłuższe i grubsze te kątowniki, zobaczymy. I no i oś w środku przeciąć, poszerzyć trochę i będzie naprawdę wielka, ogromna przyczepa. Zakładki będą konnice, powoli, widzowie. Rzymu też nie od razu zbudowali. Farba będzie dopiero kupiona, ale to czerwona, nie na czarno jak jest. Był oryginalny czerwony, to taki ma być, bo to jest w końcu dziadka. Czerwona farba już odchodzi po prostu ze starości. Dziadek nią starał się malować tą antykorozyjną w tamtych czasach. Ale no. I co mogę powiedzieć? No to jadę wysypać i przełożę was i będziecie widzieć, co dalej robię. Moje poczynania. Deski są, ale deski będą inne, szersze. Te ile jest? Ile tych desek jest na dole? Trzy. Jak są trzy, to ja mam zamiar zrobić na pięć desek i do takich grubszych desek, także no zobaczymy, no nie? Sam siadł na wóz, ale trzy. Ja też mam tutaj po bokach trzy, ale zrobić trzeba konkretny wóz, taki jak by będzie służył mi, tak? Wiele, wiele lat. Co mogę więcej, widzowie, powiedzieć? No, na pewno będzie też pomalowana przy okazji konserwacja dziadka piły antykorozyjnym na czerwono, tak jak była. Także będę musiał sobie kupić jakieś dwie puszeczki, żeby mi starczyła na cały wóz. Nie wiem, co z oponami, czy będziemy zostawiać. Ja bym najchętniej wymienił, ale wiecie, to koszty i koszty i felgi w ogóle. Zobaczymy. Także jedziemy wywalać. Jedziemy wywalać, widzowie. Teraz widzowie, idziemy po grabie.
i będę wam pokazywał co jak, jak się to rozgrabia. Także, że o, bym się zabił, ale już dobra. No i co lecimy? Tam jest Także widzicie widzowie, w tej części odcinka to by było na tyle, w następnej będzie dalej to samo, bo będę to robił na naszej łące, na łące ujów, tutaj ty, także no, łapkujcie, subskrybujcie kanał, dobra to później powiem, także no.